Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii kłusownikami. Tak więc jak przypomnę, no, mamy węży do pokonania. 12 węży. Kurde, nie wiem. Naprawdę nie wiem, bo bez strat tego nie widzę, żeby to zrobić. Szczerze mówiąc, mam prawie pewność, że ktoś zostanie zabity, jeśli do tej bitwy dojdzie. Czy jest tam tak warto to zrobić, kurde? Tysiak, to nie jest dużo w sumie. To bardzo dużo szczęścia, ale w sumie wiecie co, spróbujemy. Spróbujemy coś nowego, niech się dzieje. Niech się dzieje. Oczywiście czekamy. Tu nie ma żadnego naszego interesu, żeby się do nich wyrywać. Niestety oni są dosyć agresywni. A, właśnie. To tak będzie wyglądało, to jest problem. Jakbyśmy ich trafiali regularnie, też byłoby trochę inaczej. Całkiem nieźle. No, duże skupisko tych wężów. Ja co nie, ja zostawię defensywną pozycję i zobaczymy. Jednego mniej węża. Drugi dostał. A, poszło gdzieś, nie wiadomo gdzie. Za dużo nietrafionych trochę, jak na mój gust, no ale cóż. A, z tego możemy stracić, bo liczyłem, że coś innego porwą. Oni porwali najsłabszego de facto. Teraz miałem pytanie, czy może to psami spróbować załatwić trochę? Nie, poczekaj. No niestety tego stracimy.
Coś tam dostają. Nie jest pod ten najgorzej. A gdybym stąd uciekł, a nie mogę stąd uciec, do nas zblokowali kompletnie. Psy robią dobrą robotę. Lepszą niż zakładałem. Ach. Nie padł. Ale tu mamy jednego mniej. I koniec, niestety. Może by się zebrał i wycofał, ale to... Spróbujemy go zachęcić, że to kurde, że ten może tu paść. Już się znalazł trochę za daleko. Niestety nic z tego nie zebrał się, tak jak liczyłem. Niewiele brakowało, żebyśmy go wyciągnęli stamtąd. Tu i tak nie dopchamy. W sumie na tą bitwę jedna strata to nie jest zły wynik, tylko szkoda.
był który? O, ma dobre chyba cechy z tego co pamiętam. Nic, jest jak jest. Będziemy szukać kogoś nowego chyba na to miejsce. My nie mieliśmy kogoś z unikatowym toporem? Może nie w... Nie, to nie w tej rozgrywce. O, pies... Skóry są, są. Ale za mało, żeby... A, bo jeszcze trzeba rogi. To są... Te są potrzebne bardziej niż te. Kogo nie ma, kto by się nadawał na bijącego na odległość. Czyli ruszmy się z powrotem tam. Żadnych zleceń? Co za złośliwość losu, no. Sprawdźmy sobie jego. A nie sprawdziliśmy Janestu. To jest tragiczne. Ale cztery... Kurde, gdyby nie to, to bym go wziął. Strasznie... Nie no, bez przesady. Ma i małą kondycję, i jeszcze krwawi. Ale te gwiazdki mi się podobają. Przy 40... Spokojnie by te 90, myślę, wyciągnął. Witch Hunterzy bywają nieźli. Ci bywają też nieźli. Ale nie ten akurat. Czyli no nie w tym, co byśmy chcieli. Dobra, zaryzykuję. W sumie 50 ponad jedną gwiazdką. 51 kawał chłopa. Na pewno będzie lepiej, znaczy na pewno, no uważam, że będzie lepiej niż tu. Może początkowo ten jest lepszy, o dziwo. Wyglądać jak wszyscy. I kupmy mu jakieś szkolenie, bo ma tak niski level, żeby chociaż ciut się poprawił. Gdzie on tu jest? Tu. No i to byś jakieś zadanie przyjął, bo pieniędzy nie ma. Czy nie ma? No jest mało. O, może tak.
jest trudność, ale... No właśnie, cholera wie, co to jest. Wolę sobie na bezpiecznie pojechać z karawaną. A, wrócimy na południe. Siedemnastu. No pytanie, ilu jest undeadów tych groźnych, a ilu jest tych? No zobaczymy, jak to pójdzie. Wyznanie dwóch gwiazd, nie, jednogwiazdkowe. Nie powinni być jakoś tragicznie mocni, ale to jest często całkowicie losowe, co się spotka po drodze. Nie, zostanę defensywnie. Wszystkich podpuścimy jeszcze raz. Siedemnaście, niby nie tak dużo. Na szczęście nie ma tych, co biją przez dwa pola. Doszedł do siebie, zapomniałem, że on tak ostro został obity. Niedobrze. Oczywiście sojusznicy nam nic nie pomogą. Nie. Niestety.
Szepsem można. Tak, tego chciałem mocno osłonić, żeby go nic nie zjadło. Zaciukany. Co on teraz? Będziecie chcieli się przyłączyć? W sumie działa ten ostrzał. Coś tam robimy, nie powiem. Wydaje się, że bliżej niż dalej, żeby ich ubić. Duże straty w psach, ale tak ogólnie wydaje się, że jest nieźle, jak zaczną wstawać. W sumie dasz sobie radę.
coś tam trafiamy. W sumie poszło dobrze. Patrząc ilu ich było. Dobra, mamy level, ale tak bez rewelacji, czym tu czwórki będą wpadać. Plus jest jego rozmiar, będzie miał naprawdę duże uderzenie. To jest nasz snajper. Dajmy tą. Właśnie nie wiem, czy masz tyle tej wytrzymałości potrzebne. Czy lepiej, żeby miał więcej inicjatywy jeszcze. Chyba dam mu inicjatywę, a wytrzymałość sobie potem dorzucimy kolejnymi levelami. Chcę, żeby miał co? I co jeszcze? Co byśmy tutaj mogli chcieć? Teoretycznie moglibyśmy to samo co tam, albo większe obrażenia. Zróbmy te większe obrażenia potencjalnie. Się zużyliśmy, jeśli chodzi o wykopimy, co tam jest. Okay. Jeden z naszych ludzi nie jest za szczęśliwy po tym, co mu się tu przydarzyło. Pszczoły go pogryzły. Ten mniejszy pewno by tam łatwiej wlazł i coś ogarnął. Drogo, kupię jeszcze więcej tego. Te łupy na nieumarłych zdobyte pogońmy. To może też kupię. W sumie kupmy wszystko, zaryzykujmy. No i sprawdzimy. Powinniśmy sprawdzić wszystkie miasta. Nóż już tutaj może zejdzie z zyskiem. Nie musi być duży, byle był jakikolwiek. Taki jest plan. No, jakie są ceny? Nie najgorsze w sumie. Tu jest ponad stówka przebicia, to już jest dobrze. Tu też, tu trochę mniej, ale też nie narzekam. Bezrobotnego psa, to musi go ktoś dostać, no bo jak widzicie, tych psów ubyło. No, trochę się finansowo odkuliśmy nawet.
Ktoś mi tu wpadł oko, tu jest masa ludzi teoretycznie, a są ci sami co byli. W sumie nie mamy jeszcze żadnej fajnej zbroi, a 12 nieumarłych nekromantą, nic miłego. Nic miłego. Ale co agresywni, kurde ludzie. Co za agresory. Ziono skórzy. Weźmy to. Niby bardzo trudne, znaczy bardzo, no. Trzygwiazdkowe. O, to jest to miasto, które lubię. Te psy kupimy po drodze. Trzeba być przygotowany na najgorsze. Tam może być dużo goblinów. Bo w związku nie wiadomo co to jest. Wolałbym oczywiście orki, ale... Może być banda goblinów. Każdy powinien mieć psa. Wydaje się okej. Mnie trochę morale martwi jego. No i teraz musimy ich jeszcze znaleźć, pamiętaj. O, jakaś bitwa była. Co nie umarli ślady. Bandyci. Chętnie bym ich załatwił, ale nie chcę być ranny przed naszym głównym zadaniem, nazwijmy to. Są. O, chyba mam ich trop. Są. Dobra. A najpierw sobie zrobimy coś do picia, to znaczy ja sobie zrobię. I wtedy zaczynamy bitwę. Dobra. Czyli ruszamy nadrania. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. 12 na 12. My się będziemy psami wspomagać na pewno. Oczywiście spudłował. Plus jest taki, że orki się łatwo trafia. Niektóre takie, kurde, wielkie chłopy, że strach się bać.
No dobra, podszedł tak blisko, że pełna penetracja była. My całkiem dobrze działamy. Się kurde wbił ta tragedia. Tego możemy też stracić teraz. To mnie martwi, że tu ich jest tylu. No, morale mają dosyć niskie, ale sama ich ilość jest martwiąca. Ich morale nie jest wysokie, ale ciągle zbyt wysokie, żeby ich tak generalnie złamać. Dobra, chodźmy tu. Dybów zawsze w cenie. Dziękuję, że nie ma tego szybkiego kroku lekkiego, żeby się wycofać. O, niedobrze jeszcze. Robimy robotę, ale dużo za wolno.
Chciałbym go trochę ogłuszyć. Gdzie tam? Szkoda, bo to był dobry człowiek. To jest dzisiaj pechowy dzień. A, bo to przynajmniej trzygwiazdkowe zadanie, to jest zrozumiałe. A tam to było takie prościutkie teoretycznie. Najgorzej to może być jeszcze więcej strat. To... Ale tego nie wykluczam. Na przykład tutaj. Spróbujmy ich tu przyblokować. Pracujemy nad nimi w sumie, ale... No i teraz tego jeszcze stracimy. Shit. Już nie potrzebuję, tam psy zatrzymałem. Yeah.
Spróbujmy go tu spanikować może. Dobra, tego zjedzą psy, on już jest spanikowany. Dobra, ten też ma już mało dość, ale... Albo skończmy to, nie chcę się z nim walczyć. Przykra bitwa. Dwóch dobrych ludzi. No dobra. Jest tu Taltum. Co byśmy tu chcieli? Myślę, że to. Chociaż, bo to już mam. Czy to wycofanie się? Nie, na razie. Albo dobra, żeby nam nie zginął gdzieś w głupio. Ale nie powiem, jest problem. Jest problem. No, czasami pewne rzeczy nie idą po myśli. Czekajmy tu do rana. Ach, to jest na walki psów. Jeszcze psa żeśmy stracili. No nic. Chyba czas skończyć odcinek, bo jest po prostu pechowy. Ale ceny. Ale ceny. Czyli żarcie jest ok, ale reszta... Wydaje się proste. No, te artefakty są zawsze tragicznie trudne. Czyli tu jest jakieś gniazdo nieumarłych. Czyli ja najpierw bym się wybrał tu zobaczyć, co na coś ludzie, bo nasi albo poobijani, albo kiepscy. No moja szkoda, bo żeśmy stracili dwóch, którzy byli potencjalnie jednymi z lepszych. Mógłbym sobie jakiegoś człowieka z wyższej półki załatwić.
Ale nie wiem, czy to rozsądne. Zobaczmy jego. Tu nic z tego nie będzie. Za mało gwiazdek, żeby coś z tego było. Korci mi jakiś droższy. Dobra, jednego możemy raz zaryzykować i nic specjalnego. No dobra, będzie przyzwoity do walki w pierwszym szeregu, ale to nie jest ktoś tak dobry. No mówię, no chociaż jedną gwiazdkę. Czy pasuje do naszego buildu z tą swoją ofensywnością tutaj, czy nie narzekam. Tak naprawdę bardziej mamy braki w łucznikach w tej chwili. Bo tutaj myślę, że coś z tego wyrośnie ciekawego, jeżeli chodzi o tą pierwszą linię. To nie jest zły nabytek. Czy zależy oczywiście, jakie staty dostanie, ale... Ram domności. I chyba trzeba jakieś strzały kupić. No, nie jest za dobra cena, ale okej. Przeżyjemy w ogóle te zakupy. I pozbądźmy się tutaj części rzeczy. Może nie wszystkich. Które są niezłe. Na przykład ten nowy być może będzie używał tego. Zobaczymy. Trochę miejsca było zwyczajnie. No dobra. Dość kiepski odcinek, ale może następny będzie lepszy. Póki co pozdrawiam i do zobaczenia.